Cześć. Cześć. Dzisiaj trzecia część naszych zmagań kulinarnych na urodziny. Kogo? Lili. Na twoje urodzinki. Tutaj w tle macie niezły burdelos, ale ja nie miałam czasu, przepraszam, sprzątać dzisiaj. Bo co dzisiaj tutaj mama zrobiła? Pokaż. Co dzisiaj tutaj zrobiła mama? Tu już jest serniczek. Serniczek. Co możecie oglądać gdzieś tutaj, gdzieś tu będzie link, nie wiem, do przepisu, co razem robiłyśmy, tak? Tutaj jest ciasto z cukinii. Co my tutaj dzisiaj przygotowujemy? Co my tu mamy? Szpinak. Huskawki. Buraki. Tak, kapusta czerwona. Czerwona. Jagody. I podpowiem ci, to jest kurkuma. I jeszcze coś tutaj w garnku gotuje. Co to jest? Chachewka. I po co te wszystkie rzeczy są? Do robienia tortu. I tutaj, tak jak widzieliście pewno w poprzednim odcinku, a jeśli nie, to zapraszam do oglądania o barwnikach naturalnych. Niektóre z tych barwników już się sprawdziły, tak jak na przykład kurkuma i częściowo też buraczki. Natomiast tym razem fioletowa będzie tutaj kapusta. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy niebieski kolor, mamy jagody. A, no i sprawdził się szpinak. Tym razem spróbujemy pomarańczową zrobić marcheweczkę. Zaraz ją zmiksujemy, bo w ogóle te wszystkie... Tak, Jaśminko. Ja jaśminy trzymam na rękach i nagrywam. To jest w ogóle dzisiaj szaleństwo. Niesamowite. Ja wszystkie te rzeczy zmiksowałam. 6 kolorów, 6 blatów, to zaczynamy robić tort. Zaczynamy od oddzielenia żółtka od białek. To teraz ubijamy na sztywno pianę. Ja dodaję troszeczkę soli. Teraz dodajemy niepełną szklankę cukru i miksujemy tak, żeby piana była taka lśniąca. Teraz zostało nam dodać resztę składników, czyli tak, żółtka, 2 niepełne szklanki mąki i mieszamy. No i ciasto gotowe. Teraz dzielimy je na 6 części i będziemy dodawać barwnika. Mamy już pojemniczki przygotowane, no i dzielimy. W międzyczasie nastawiam już piekarnik. 180 stopni góra-dół. Bierzemy brytwankę, smarujemy ją margaryną. Tak tylko sam dół smarujemy delikatnie margaryną, żeby nam się przykleił papier. Kładziemy papier do pieczenia, ale tylko na spód. Brytwanka moja ma około 20 cm średnicy. Damy teraz pierwszy tutaj kolorek. Zaczniemy od zielonego szpinaczku. I teraz bardzo ważna sprawa, o której zapomniałam w poprzednim filmie, jak robiłam babeczki. Dodajemy troszeczkę soku z cytryny albo z limonki. Wtedy ten kolor jakby nam pozostanie, ponieważ inaczej podczas pieczenia większość kolorów takich naturalnych, nie mówię tutaj o barwnikach sztucznych, staje być takie intensywne. Całość przekładamy do brytwanki. I do piekarnika na 15 minut. Następny kolorek to kapusta. I niebieściutki. Widać, nie widać. Pierwszy blat już mamy. Czas na kolejny kolorek. Dodajemy jagódki. Kolejny dodajemy buraczki. Teraz nabitą śmietanę i tutaj wlewamy aż 900 ml śmietany, 30-36% i pewno wiele z Was, tak jak zresztą ja, boimy się, czy ta śmietana się ubije, czy nie. Co zrobić, żeby ta piana się udała?
to jest ją zaczarować. I tutaj tym razem Lili będzie czarować śmietanę. Obi się. A ja nie, to się zjem. Teraz podzielimy śmietanę. Część tej śmietany przełożymy do drugiej miseczki. O, starczy, nawet chyba za dużo. I ja dodaję do tego serek, taki słodki, waniliowy. No i tu już nie muszę tego miksować, muszę to delikatnie wymieszać. To będzie jako jedna z warstw. A oto moje blaty. Już tutaj mamy zielony. Mamy fioletowy, niebieski, różowy. Czekamy jeszcze na dwa, na pomarańczowy i żółty. W międzyczasie miksowałam truskawki i jeszcze zmiksujemy teraz malinki. Jest zima, więc ja dodaję mrożone. Mówię, można dodać też truskawki, no tutaj jagody, to jest dowolność. No i już. Sys. Sys, zobacz, Róża tu podgląda. No i zaczynamy. Ja tym razem kupiłam sobie wreszcie sprzęt obrotowy. Stwierdziłam, że ja przynajmniej w ciągu roku robię 6-8 tortów. Więc za 20 zł przyda mi się taki sprzęt na pewno. Pierwszy blat. Nasączamy znowu sokiem z cytryny. Ja nie dawałam tutaj całych truskawek, bo ja nie chcę stracić tego efektu tej tęczy. Stąd też te truskawki są właśnie zblendowane. W innych tortach, które robię, takich śmietankowych, bo ja bardzo lubię w ogóle takie proste torty śmietankowe, dodaję całe truskawki, tylko pokrojone, tak, ale nie takie zmiksowane. No i nakładamy pierwszy krem. Na to kładziemy drugi blat. Delikatnie dociskamy. I na to blat różowy. I to samo. Cytrynka. Malinki. I już teraz krem mi się skończył, więc daję śmietanę. To blat pomarańczowy. Kładziemy ostatnią warstwę śmietany. Ale cały złoty. I żółty. Cały żółty. Ale za dużo śmietanki dałaś. Nie, dobrze dałam. Teraz czas na zakrycie wszystkiego śmietaną, żeby nie było widać, co jest w środku. Do boków możemy użyć albo takich oto szpatułek, albo szpachelki takiej do przekładania naleśników. Tutaj jedzę z boku jakieś dziury. Tak. Tu też jedzie dziurę i tam też. Dzieci mnie bardzo wspierają, zamiast powiedzieć, że jest ładnie i pięknie. I w ogóle to, że tu widzę dziurę, tam widzę dziurę. Tort jest przygotowany, wkładamy go do lodówki i widzimy się za 3 godzinki. Nie. Teraz czas na dekorację. Mam podzieloną w pojemniczkach śmietanę i teraz będę dodawać znowu tych naturalnych barwników w 4 kolorach. Mamy tutaj już 4 kolory. Dobra, i będziemy teraz dekorować tort. Jest tęczowy? Liluś, jest tęczowy? Wszystkie są kolory? Tak! No, już wreszcie temat urodzin się zakończył i mogę Wam teraz na spokojnie zrelacjonować, co fajnie wyszło, a co totalnie się nie sprawdziło. I zacznę chyba od tej części psiego patrolu. Ponieważ to jest chyba pierwszy i ostatni raz, kiedy używam tych opłatków na tort. Uważam, że to się totalnie nie sprawdza. Może ten obrazek był też troszeczkę taki
delikatne, jeśli chodzi o, o barwy. Może taki bardziej intensywny wyglądałby lepiej. Natomiast uważam, że to trzeba dużo wcześniej położyć, że to się tak trochę rozjeżdża, jak to się kładzie. Nie wygląda to dobrze. Ostatnio widziałam, też ktoś zrobił akurat z mojego otoczenia, też robił tort i też użył opłatka i też nie wyglądało to dobrze. On też był taki pomarszczony i ja uważam, że naprawdę można samemu zrobić dużo lepszą dekorację i to, że właśnie to trzeba dosyć przed tak naprawdę podaniem przydałoby się to położyć, bo inaczej może gdzieś się to tam zniszczyć i ten opłatek średnio już wygląda, no to też mnie skłania do tego, że to jednak, no to po prostu nie jest najlepszy pomysł, to kosztowało kilkanaście złotych, więc za te kilkanaście złotych wydaje mi się, że naprawdę można kupić dużo różnych ciekawych rzeczy. Ja przy jednym torcie kupiłam takie takie motylki do dekoracji i uważam, że te motylki sprawdziły się dużo lepiej niż ten opłatek. Więc już jeśli już, to polecam takie małe opłatki, bo te motylki to też były opłatki, tylko że one były po prostu takie malutkie. I wydaje mi się, że te motylki dużo lepszy efekt dały niż ten psi patrol cały. Ale jeśli wasze dziecko po prostu marzy o tym, żeby było tort z psim patrolem, to jest to opcja, wydaje mi się, taka najprostsza do zrealizowania, więc jeśli ktoś chce tak naprawdę uszczęśliwić dziecko psim patrolem, no to ten opłatek jak najbardziej ok. Widziałam, że to są świeczki z psim patrolem na przykład i inne też jeszcze dekoracje w ten deseń. To tyle, jeśli chodzi o całe, jeśli chodzi o psi patrol. Natomiast jeśli chodzi o tort tęczowy, to tutaj powiem wam, że ja, nie wiem jak wy, ale ja jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona efektem finalnym tego tortu, ponieważ te kolory naprawdę nabrały takiej intensywności i w stosunku do tego, co było w babeczkach, co możecie gdzieś tam na górze zobaczyć link do filmu o babeczkach, to tu uważam, że no rewelacja, jeśli chodzi o intensywność kolorów, to jedyny kolor, który się nie sprawdził, to jest marchewka. I marchewka faktycznie, ten kolor pomarańczowy średnio, nie wiem, może, właściwie to robiłam dwukrotnie, bo robiłam dwa te torty dzień po dniu i no i ta marchewka zupełnie mi nie wyszła. Może cebula by wyszła lepsza, może ta mąka kukurydziana z kurkumą, to połączenie by zdało egzamin, nie wiem, nie próbowałam. Jeśli wy próbowaliście coś takiego, to piszcie w komentarzach, czy to się sprawdza. Natomiast jeśli chodzi o resztę, ja jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona, ale to wszystko tak naprawdę stało się dzięki tej cytrynie, mi się wydaje. Ja tę cytrynę dawałam i do ciasta, i dodawałam cytrynę później do blatów, już jak one były upieczone, to jeszcze polewałam sokiem z cytryny i dzięki temu te kolory naprawdę były intensywne. One po zrobieniu, te blaty, nie były tak intensywne jak po tym, jak ja je nasączyłam, a jeszcze lepszy efekt był, jak poczekaliśmy kilka godzin. Natomiast pod poprzednim filmem o babeczkach pojawiło się takie pytanie odnośnie tego, czy czuć te wszystkie, ten szpinak, tę kurkumę i tak dalej, czy czuć te składniki. I ja też się tego bałam, a tym bardziej bałam się powiedzieć dzieciom o tym, co jest w środku, że powiedzą, to ja nie będę tego jeść. I taką miałam reakcję już róży przy szpinaku, przy babeczkach, ale zjadłam babeczki i smakowały. I teraz się zastanawiałam, co będzie z tortem i powiem wam, że nic nie czuć, nie ma żadnego problemu, jedynie co, to przy kurkumie, która normalnie jakoś tak nie czujemy tej kurkumy z reguły, to tutaj ja przy drugim torcie trochę przesadziłam, chciałam zobaczyć, na ile mogę jeszcze sobie pozwolić na ten kolor żółty i jak jadłam sam tylko ten biszkopt żółty, to faktycznie ten kolor, ten smak delikatnie był wyczuwalny, taki inny, że coś jest tam nie tak. Podsumowując, uważam, że jeśli chcecie zrobić tort
tęczowy, to efekt wyszedł fajny, więc warto. Jeśli nie chcecie używać barwników takich sklepowych, tylko chcecie zrobić to samemu, to uważam, że efekt jest fajny. Są te kolory intensywne, wcale nie jest tak, że one jakoś tam blakną. A na zakończenie piszcie w komentarzach, czy ten tort Wam się spodobał i czy uważacie, że ilość pracy na taki tort to jest ok w stosunku do efektu końcowego. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa, słyszałeś? Pa pa. Pa pa. Dzięki.